Siemanko Zadymiarze, witam w kolejnym odcinku ze Squad Busters, a dzisiaj otworzymy wszystkie piniaty na dwóch kontach i skoro zrobimy to na dwóch kontach, to powiem o dwóch rzeczach o Squad Busters, o których nie wiedzieliście. Ale zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę i suba, brakuje już tylko 4 subów do 4 tysięcy, a myślę, że spokojnie możemy wbić 5 tysięcy subów w tym roku, więc jeśli jesteście na kanale, jeśli jeszcze nie kliknęliście suba, zróbcie to teraz i zrobimy 5 tysięcy i live. Zaczynamy. Okej, zaczynamy. Jesteśmy aktualnie na moim koncie, natomiast za chwilę przeloguję się na konto ACX-a i ACX będzie odbierał swoje piniaty. Ja moje zostawię na deser. Zaczniemy od jego piniat, więc muszę się przelogować. I zobaczmy tylko, czy na pewno ma 1500. To panie, on ma więcej niż ja. Także rewelacja. Okej, jesteście gotowi? Nie słyszałem. Zaczynamy. Dobra, przekazuję telefon ACX-owi i on otwiera swoje piniaty. El Primo! Jest złoto? 2 bilety. Ej, już ci zazdroszczę. Z pierwszej no piniaty. No i klucze. Klucze. I teraz, co możemy zrobić? No nie wiem, może na jednej nodze otwórz. Okej. Okay. Już możesz tu przyjść, kliknąłeś. Bo nie widzę co jest. O, kości. To. Jezu, 3 bilety skrzyni. Ej, te sposoby naprawdę działają. Teraz mam dobry pomysł. Słuchajcie, ACX będzie otwierał, a ja zrobię werble. Poczekaj. Uwaga, robię werbel i wtedy otworzysz. Czerwone zawsze są dobre. Ja wymyśliłam nowy sposób, tylko muszę pójść po to. Teraz ty otwierasz. Nie, no nie będziesz z pistoletu strzelał do telefonu. Dobra, 11 młotków i kolejna kostka. Spoko. Wracasz już z tym sprzętem? Mówiłem, że nie pistoletem. Ale zniszczysz nie będę, mi ekran. Nie będę, strzelę po prostu. Tak? A... Dobra. Czekaj. To weź Dobra. Strzel za okno chociaż, a nie w mieszkaniu będziesz mi ładował. Dobra, poleciało SG. Podobno wróbla trafił. On się zesrał. Dobra, jest złoto. Kostka. 23 młotki. Kolejny bilet. To już 6 biletów u niego. Ej, zobaczymy, ile będzie u mnie. To mi się przyda, bo przecież... Na bank. Bo, I ostatnia piniata. Dobra. Ty, bo nam się czas antenowy kończy. Dobra, no to mam pomysł, że otworzę uchem. Jak uda się. Nie, chyba nie. To ja ci muszę kliknąć w to Dobra. Ucho. Poszło. Piękny El Tigre. O, jest Mega Shelly. Ta jest przynajmniej dobra. Chociaż znam takich, którzy El Tigre też dobrze grają. No. Klucze fuzji. Kolejne młoty. I tu chyba biletu nie będzie. Nie ma. Ale to była dobra piniata. Sporo żetonów, sporo kluczy i 6 w sumie biletów. Dobra, zobaczmy u mnie. Jeżeli dostałbym 5-6 biletów, to byłbym mega zadowolony. Zobaczmy, co tu będzie. Ja dla odmiany nie będę używał specjalnych sposobów. I porównamy wyniki. Piniata numer 1. U ACX-a były tu 2 bilety. A u mnie jest 1. Okej, no kostka się przyda. Dobra. Piniata numer 2. Potrzebujemy jeszcze ze 3 biletów. 9 biletów. Wiem. Same klucze i nie ma ani jednego biletu. Następna piniata. Mega kura. Trochę złota. Klucze.
więcej kluczy, więcej żetonów i jeszcze więcej kluczy i ani jednego biletu. I zostały dwie. Nie było mega postaci, jest złoto, klucz. Okej, czy będzie? Jest i aż jeden bilet. I słuchajcie, czy zatrzymam się tylko na dwóch biletach, czy jednak będzie ich trochę więcej? Ostatnia piniata. Mega Shelly. Wiedźma. Żetony. Poprosimy bilet. Nie ma biletów. Okej, jest. Jeden. Czyli trzy bilety dla mnie. Nie było szału, ale oczywiście złoto i inne rzeczy też cieszą. Klucze i kostki również. A teraz powiem coś, o czym nie wiedzieliście. I mamy główny punkt odcinka. Dwie rzeczy, o których nie wiedzieliście o Squad Busters. Więc usiądźcie wygodnie i zapnijcie pasy, bo to jest rewelacja. Pierwsza rzecz jest taka. Wiedźma to jedyna postać w całej grze, łącznie ze swoją mega wersją, która nie ma nosa. Tylko wiedźma z całej gry nie ma nosa. Na bank tego nie wiedzieliście. A jeśli jakimś cudem wiedzieliście tą rzecz, to nie wiedzieliście o kolejnej. Jeśli wejdziecie sobie w ustawienia i klikniecie więcej ustawień i zjedziecie na dół do sekcji twórcy, to jak poczekacie chwilę, pojawi wam się minigra i możecie strącać te główki i zdobywać punkty. Po lewej stronie macie wynik. Gdzie? Bo ja sam nie czaję. A zobaczysz na odcinku. Mówiłem, że o tym nie wiedziałeś. Przedłem. Okej, więc możecie strącać, ale uważajcie na te podświetlone na czerwono. One odejmują wam punkty. Także może zrobimy kiedyś turniej, kto nabije więcej punktów. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tych rzeczach. Idę o zakład, że nie. Nie. Dajcie łapkę w górę i oczywiście suba. Zbliżamy się do 4000. Celem jest 5000 do końca roku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.